Państwa program Polska na Dzień Dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego i Państwa kolejnego gościa, Agnieszka Romoszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bielsat. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Naszą rozmowę zaczynamy od niestety złych informacji. Mimo złego stanu zdrowia Andrzej Poczobut, który odsiaduje wyrok 8 lat kolonii karnej, został dodatkowo skazany na półroczny pobyt w celi karnej. Jak tłumaczył w liście do żony, karę otrzymał za odmowę wykonania pracy, której nie mógł wykonać. W sobotę Towarzystwo Jana Karskiego poinformowało o uhonorowaniu Andrzeja Poczobuta medalem 75-lecia misji Jana Karskiego. Pani redaktor, są to informacje też bardzo szczątkowe. Czy pani redaktor wie cokolwiek więcej na temat też zdrowia pana Andrzeja Poczobuta? No nie, oczywiście nie wiem zbyt wiele, dlatego że no, sytuacja wygląda tak, że tam właściwie kontakt jest bardzo ograniczony. Między innymi na tym polega problem umieszczania ludzi w tak zwany, to się nazywa sztrafny izolator. Albo to się nazywa pomieszczenie kamer nowotipa, czyli to są pomieszczenia typu cela, a sztrafny izolator to nic innego jak po polsku karcer albo w języku więziennym kabaryna. Więc generalnie to jest po prostu no karcer, także trzyma się człowieka i to oczywiście oznacza również, że odcina się go od kontaktów z bliskimi, to znaczy ma mniej widzeń, mniej korespondencji, to zresztą jego małżonka pisała, jego żona, że on ma, nie ma dostępu do, że ona tam nie miała przez dłuższy czas korespondencji również, więc po prostu kontakt jest niesłychanie ograniczony w takich sytuacjach. Wiadomo, że Andrzej miał problemy z ciśnieniem i w ogóle zwłaszcza z ciśnieniem i w ogóle chyba z sercem, o ile się nie mylę, ale też miał wrzód żołądka, więc ileś takich problemów zdrowotnych, które nie są w normalnych sytuacjach, w normalnym życiu, nie są zagrażające, specjalnie zagrażające życiu w przypadku stosunkowo jeszcze nie tak starego mężczyzny. Natomiast zupełnie co innego jest, jak się siedzi w absolutnie nieludzkich warunkach w karcerze. No to oczywiście jest zupełnie co innego. Te same wrzody żołądka Alesia Puszkina, malarza, no, doprowadziły do śmierci po prostu. Więc to jest no, wrzód żołądka, którymi żyje bardzo wielu ludzi, jest w stanie po prostu normalnie funkcjonować. No. Pani redaktor, zastanawiam się dzisiaj po też tak długim czasie tego odbywania tej kary przez Andrzeja Poczobuta, co możemy w takim razie my dziennikarze zrobić, co mogą zrobić instytucje międzynarodowe dla Andrzeja Poczobuta, żeby w jakikolwiek sposób wpłynąć na dyktaturę Łukaszenki. No ja myślę, że w ogóle to jest bardzo trudne. My dziennikarze to w ogóle nie bardzo wiele coś, znaczy szczerze mówiąc nie bardzo coś mogą zrobić, co mają zrobić. No mogą przypominać o nim, co też raczej czynią. Tutaj nie mogę powiedzieć, nie mogę obciążać kolegów tym, że nie pamiętają na przykład o Andrzeju. Generalnie jest, taka pamięć jest i zwraca się na to uwagę. No ale co my możemy na to poradzić generalnie? Tutaj wymagane są działania o wiele bardziej stanowcze, jeśli chodzi o samego Łukaszenkę i cały reżim po prostu. Myślę, że jest czas już na to, żeby wreszcie zamknąć granice po prostu, bo już dosyć tego. I to zamknąć w sposób, który będzie dotkliwy. I to być może niekoniecznie dla normalnych ludzi, bo być może można zostawić na przykład przejście osobowe, ale żeby wreszcie zamknąć ruch towarowy. Oczywiście cały czas się mówi o tym, że to jest tranzyt do Chin i tak dalej, że to, no to niech się Chiny martwią, że mają Łukaszenkę, no niech się pomartwią z nim, bo to dla nich też jest problem. Przez Ukrainę nie prześlą teraz tak dużo towarów, więc muszą linię przez Brześć utrzymywać. Więc żeby to jedyne co można zrobić, to umiędzynarodowić ten konflikt w sposób taki, żeby wreszcie ktoś poczuł, że to jest problem, bo międzynarodowo, czy to w Unii Europejskiej, czy to no, poza krajami sąsiedzkimi, które wiedzą, że tam jest wielki problem, Polska, Litwa to wie, prawda, no to generalnie no, Ukraina to ma po prostu swój własny problem w tej chwili. Trudno, jakby to powiedzieć, się zajmować innymi, kiedy masz własny problem u siebie w kraju, gdzie bombardują to tak co któryś dzień albo prawie już co dzień w tej chwili, ostatnio znowu. Więc, no ale warto, żeby świat się temu przyjrzał, Unia Europejska się temu przyjrzała
i żeby Łukaszenka odczuł, że jakiekolwiek, jeżeli posiadamy jakikolwiek sposób, jakikolwiek środek oddziaływania, o tak bym powiedziała, i tym środkiem oddziaływania jest w tej chwili handel międzynarodowy, to powinniśmy spróbować go jednak też zastosować. Ale w takim razie z czego wynika ten brak determinacji? Przepraszam, nie usłyszałam. Pani redaktor, ale w takim razie z czego wynika taki brak determinacji, jeśli możemy o nim mówić na łamach Unii Europejskiej? No myślę, że to ich po prostu generalnie mało obchodzi. To jest tak, że Białoruś jest w zasadzie postrzegana, jeżeli w ogóle jest postrzegana. Po pierwsze ci tak zwani wielcy Unii Europejskiej mają taką słabość, że nie bardzo dostrzegają te kraje mniejsze i z którymi nie uważają za stosowne się liczyć. Po prostu nie bardzo pamiętają, że one są, nie są w ogóle brane pod uwagę w polityce. Białoruś jest trochę traktowana jako przystawka Rosji. Chwilami z kolei Łukaszence udaje się znowu wykonywać te swoje taneczne figury pokazujące, że ależ nie, ja zaraz tutaj spróbuję się w kierunku Zachodu obrócić za chwilę. W związku z tym udaje mu się oszukać na chwilę, a potem i tak schodzi z agendy, schodzi z zainteresowania. Kogo poza Polską i Litwą w tej chwili interesuje sytuacja na Białorusi czy Łukaszenka? Naprawdę, gdzie to interesuje Francję? Bardziej to interesuje nawet Niemcy specjalnie. Generalnie, tak jak mówię, jedni tego nie dostrzegają, a dla innych jest to wewnętrzna sprawa, w jakimś sensie wewnętrzna sprawa Rosji, czyli no, taki satelita, który to nie jest taki ważny, bo nie bierze udziału na razie w wojnie. To ja wrócę jeszcze do tego wątku, który pani poruszyła, to znaczy do zamknięcia granicy, ale też do zamknięcia tego jednego otwartego już przejścia granicznego Polska-Białoruś. Niektórzy zwracają uwagę, że byłaby to szkoda dla samych obywateli Białorusi. Jak pani na to odpowiada, na taki argument? No ja tak jak powiedziałam, to znaczy ja uważam, że na początek można zamknąć dla ruchu towarowego. A dla ruchu osobowego zachować. To znaczy zamknąć do ruchu towarowego przejście po prostu. Dosyć tego, nie będziesz pan handlował, ani nie będzie przez pana kraj nic tu przejeżdżać. A później, bo mówimy to o początku, ale później docelowo zamknięcie samego przejścia. No można też i ostatecznie zamknąć całkowicie. A oczywiście to spowoduje, to jest problem. Ja się zgadzam, ja to rozumiem, że to jest ogromny problem, bo w tej chwili na Białorusi tam ludzie są praktycznie w zamknięciu, ja mówię o normalnych ludziach, o porządnych ludziach, którzy są po prostu zamknięci w takiej pułapce, no bo właściwie wyjechać można tylko do Rosji. Już w tej chwili na Ukrainie cała południowa granica to jest wojna. No a jeżeli jeszcze Unia Europejska zamknie granicę, a przynajmniej Polska, no to będzie przejście jeszcze przez Litwę być może. Może przez Łotwę, bo jeszcze jest granica z Łotwą. No, na Łotwę to już kawałek drogi, to trzeba jechać iść przez Witebsk, trzeba by było jechać praktycznie przez północno-wschodnią część. No, to bardzo trudno by było do tej Europy się dostać i gdziekolwiek w ogóle wyjechać. W tej chwili wyjechać z Białorusi jest bardzo skomplikowane, przez Turcję, przez Gruzję ludzie próbują. Także rzeczywiście to jest uderzenie również w ludzi. Dlatego mówię na początek, ja bym proponowała, żeby zamknąć te granice dla ruchu towarowego. Jest też ciągle jeszcze otwarta dla ruchu normalnego, jeśli się nie mylę. Bo na przykład jest jeszcze przejście w Bobrownikach, Bobrownikach cały czas, prawda? Jest część, ja bym powiedzmy na przykład uznała, że otworzy się je, bo ono zamknięte jest w tej chwili. Otworzy się dla ruchu osobowego, a poza tym, że pozostałe przejścia zamknie się. Na przykład tak można zrobić i po prostu ruch towarowy się zahamuje. No ja nie jestem specjalistką, nie chciałabym tutaj wypowiadać się zamiast tych, którzy są specjalistami, ale myślę, że głównym problemem jednak nie jest dobro Białorusi, tylko obawa przed niezadowoleniem Chin. Tak myślę. Pani redaktor, jesteśmy przed wyborami w Polsce. Już 15 października Polacy będą wybierać. My oczywiście już rozmawiamy na ten temat. Pytania referendalne dotyczą między innymi tej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zapory i krytykowanej często, czasami też ośmieszanej, bo nazywanej płotem przez polityków opozycji. Chcę panią zapytać o rolę tej zapory dzisiaj, bo spodziewać się możemy, tak jak też Straż Graniczna informuje, prowokacji na granicy polsko-białoruskiej. Co gdyby nie ta zapora?
No, znaczy wie pani, ja nie widzę w słowie płot niczego, bo on jest płot, bo jak byłam tam, to widziałam, to wygląda mniej więcej jak płot, taki bardzo duży. No, ale generalnie dobrze, że stoi, no, generalnie dobrze, że stoi, bo on po prostu ułatwia kontrolę tego przejścia, no inaczej to w ogóle nie byłoby szans na kontrolę, na kontrolowanie tego w momencie wzmożonego nacisku na granicę. To po prostu, to też nie jest, to nie jest ani cudowna, to nie jest cudowne panaceum na wszystko. Prowokacje mogą się zdarzyć nadal. I ja myślę, że tylko, że trudno powiedzieć jeszcze jakie, jakiego typu, bo znaczy ci Wagnerowcy przy granicy są generalnie niepokojący, bo to wiadomo, że jak strzelba wisi na ścianie w pierwszym akcie, to może w którymś tam akcie wypalić, choćby się to wydawało dosyć absurdalne, no bo niby po co? Wiadomo, że jakiś atak niedużej grupy uzbrojonej w gruncie rzeczy no nie może się skończyć dla tej grupy specjalnie dobrze. No ale też ona może taki szybki wypad, prawda, sondujący zrobić, żeby zobaczyć, a co właściwie Polska zrobi, a co zrobią inne kraje, a czy coś powiedzą, a czy coś zrobią, a może nie na przykład, a może nie za dużo. Na takie scenariusze powinniśmy być przygotowani bliżej wyborów? No, myślę, że tak. Myślę, że nie wiem, czy nawet bliżej wyborów. Ja myślę, że w ogóle w tej chwili na zbliżającą się jesienią, myślę, że tak. Bo oczywiście trudno powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza. Myślę, że on niekoniecznie musi być związany bynajmniej wcale z migrantami. Że tutaj do tego, żeby migrantów przepychać przez granicę i przez tę zaporę, czy też płot, to wystarczy Straż Graniczna Białoruska, która po prostu tnie te zapory, tnie te pręty metalowe i przepycha ich jakoś tam, albo znajduje w nim te dziury i usiłuje przepchnąć tych migrantów. Natomiast Wagnerowcy to są potrzebni do jakichś takich bardziej specjalistycznych działań, bo typu jakaś dywersja nagle w jakimś miejscu się pojawi, może zaatakować coś, może tak właśnie gdzieś się pojawi, spróbować się gdzieś przebić, czy się daje przejść, czy się nie daje przejść. Takie eksperymenty jakieś. No tutaj jest, także tu moim zdaniem, no a jeśli chodzi o samą zaporę na granicy, tak jak mówię, no ona po prostu, ona jest bardzo, ja jej bardzo nie lubię, bo ona przecina. Kiedyś, nie tak dawno to widziałam ją właśnie z bliska, byłam tam w okolicach zalewu Siemianówka, tam były pola, kiedyś to były te same pola, nawet tych samych właścicieli, potem Sowieci przecięli je granicą, posadzili raz po swojej stronie, a teraz jeszcze jest tam ten płot, więc trzeba powiedzieć, że ja bym wolała, żeby on był oczywiście skasowany, no ale co zrobić, jak nie można. No, pani redaktor, nie wszystko, co się chce, można mieć. To jeszcze zapytam właśnie, bo tutaj krótko mówiła pani o roli Łukaszenki w tej wojnie na Ukrainie. Łukaszenka przez taką obecność i bycie taką marionetką Władimira Putina umacnia swoją pozycję, czy wręcz przeciwnie, jak on sam to interpretuje, jak chciałby, no bo tutaj chyba realna pozycja, a jego ambicje mogą się różnić między sobą. No on zawsze miał taką ambicję, żeby być ważnym rozgrywającym w tym sojuszu z Rosją. To niekoniecznie mu się udawało. On wielokrotnie próbował, tak, że a może będzie właśnie na zasadzie trochę, jak to mówi stare przysłowie, że konia kują, żaba nogę podstawia. Tak, jak była okoliczność, to jakaś możliwość, to on zawsze próbował się przebić. Natomiast moim zdaniem w tej chwili już jego możliwości są w zasadzie mikroskopijne. Aczkolwiek straszy bronią atomową wciąż, prawda? No tak, ta broń atomowa jest w rękach Rosjan, a nie jego, więc to jest to po prostu, on se może tam generalnie to pobiegać dookoła tej broni atomowej. To jest jedyna rzecz, którą może, bo tam nie, to jest w zasadzie w rękach rosyjskich w całości. No i nie sądzę, żeby, znaczy on w tej chwili w dużym stopniu musi grać tak jak Putin mu zagra, tak on musi tańczyć. Natomiast jest też jeszcze jedno pytanie, czy Putin może już wszystko tak jak chce, no ale na razie póki co jeszcze ciągle może wiele, no, to trzeba powiedzieć. Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bielsat, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, Pani redaktor. Dziękuję bardzo. A o sytuacji na Ukrainie już za chwilę z korespondentem naszej stacji, Witold Nawelicz. Do zobaczenia.